wewnętrzny krytyk. Jak to naprawdę z nim jest? Czy pomaga, czy przeszkadza? Wiele się mówi o tym i oczywiście wewnętrzny krytyk nie dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy tworzą, ale tak naprawdę dotyczy wszelkich naszych najróżniejszych działań. Ja im dłużej maluję, a robię już to ponad 20 lat, to dochodzę do wniosku, że warsztat swoją drogą, a te wszystkie inne, bardziej psychologiczne rzeczy swoją drogą. I że o ile łatwiej nam jest, mimo że zajmuje to dużo czasu, łatwiej nam jest nauczyć się tych wszystkich technicznych spraw, rysowania, malowania, wszelkiego rodzaju zasad, o tyle właśnie te inne rzeczy, nietechniczne, mają duży wpływ na to, czy tak naprawdę zostaniemy z tą twórczością na zawsze, a czy nie porzucimy jej w jakimś momencie i nie zepchniemy jej na dalszy plan. Wewnętrzny krytyk jest takim jednym z najważniejszych aspektów i z takim aspektem, z którym na pewno trzeba się zapoznać w sobie, zrozumieć, o co w tym chodzi i nauczyć sobie z tym radzić. Jeżeli mówimy o krytyku, o krytyce, to teoretycznie powinno to dotyczyć i dobrych, i złych stron, i plusów, i minusów, ale najczęściej w naszym myśleniu, jeżeli mówimy, że krytyczny, to myślimy o czymś, że to jest coś pokazujące negatywne rzeczy, minusy, to, co się nie udało. I ja się zastanawiałam, bo jak ja myślę o moim wewnętrznym krytyku, bo przecież każdy z nas go ma, to myślę właśnie o takim głosie, który zwraca uwagę na to, co nie wychodzi, co się nie udaje, na te wszystkie negatywne strony twórczości, między innymi. I zastanawiałam się, czy jest też we mnie taki przeciwstawny głos do tego krytyka, taki głos, który by z kolei wyciągał na wierzch te plusy, te pozytywne sprawy. I jest taki głos. Nigdy się nie spotkałam z tym, żeby ktoś go jakoś nazwał, więc ja go sobie nazwałam na swój własny użytek wewnętrznym fanem. Czyli kimś, kto dopinguje, kimś, kto zachęca, kimś, kto jest zawsze po mojej stronie i pokazuje właśnie te plusy, a z kolei przymyka oko na wszelkie minusy i na wszelkie nieudane rzeczy. I tak sobie myślę, że mamy w sobie właśnie tą dwójkę, wewnętrznego fana i wewnętrznego krytyka. Jeden mówi nam, to jest dobre, udało ci się, tak dalej. Wszystkie te pozytywne rzeczy dopinguje nas do dalszego działania. A drugi z kolei zwraca uwagę na to, co się nie udało, czyli to źle, zrobiłaś źle, to ci nie wyszło, powinna się bardziej postarać, na te wszystkie rzeczy negatywne, na te wszystkie minusy. I moim zdaniem najlepiej jest, kiedy jest taka równowaga pomiędzy nimi. Mówimy oczywiście o swojej psychice, o swojej głowie, ale kiedy jest ta równowaga, to mamy jakby taki odpowiedni balans w sobie. Z jednej strony ten wewnętrzny fan nas popycha do działania, pozostawia w nas tą motywację, daje nam pozytywną energię, a z drugiej strony potrafimy też spojrzeć, właśnie dzięki temu wewnętrznemu krytykowi, potrafimy spojrzeć na swoje prace i dostrzec w nich te rzeczy, które nie wyszły. A jeżeli dostrzegamy to, co nie wyszło, to jesteśmy w stanie poprawić to w następnych pracach, jesteśmy w stanie się rozwijać. Także dzięki wewnętrznemu krytykowi i wewnętrznemu fanowi z jednej strony dostrzegamy to, co jest słabe, z drugiej strony widzimy to, co jest dobre. I jeżeli oni są na takim podobnym poziomie, równoważą się nawzajem, to mamy najlepsze narzędzie do tego, żeby po prostu kontynuować to, co robimy i robić to w dobry sposób, z energią, ale również z takim podejściem lekko krytycznym do swoich prac. Ale często się dzieje tak, i tutaj chyba się właśnie zaczynają te wszystkie problemy, że zaburza nam się ta równowaga pomiędzy wewnętrznym fanem i wewnętrznym krytykiem i ona może się zaburzyć na dwa sposoby, że albo wewnętrzny fan, albo wewnętrzny krytyk przeważy i to bardzo mocno
I nie będę dzisiaj mówiła o tym, co się dzieje, kiedy przeważy wewnętrzny fan, bo myślę, że jest to przypadek, który zdarza się znacznie rzadziej, ale też się zdarza i też oczywiście nie jest to najlepsze, kiedy ta równowaga zostanie mocno zaburzona. Dzisiaj skupimy się na tym, co się dzieje wtedy, kiedy zacznie przeważać wewnętrzny krytyk. Wewnętrzny krytyk nie jest czymś w nas, co nas nie lubi. On tak naprawdę krytykuje te rzeczy, pokazuje nam te błędy w dobrej intencji, po to, żebyśmy mogli je naprawiać i żebyśmy się stawali coraz lepsi. Taka jest moja definicja wewnętrznego krytyka, tego, który jest zdrowym wewnętrznym krytykiem. Ale wewnętrzny krytyk jest też bardzo ambitny i chce, żebyśmy my byli jak najlepsi, w związku z czym wytyka nam bez oporu żadnego te wszystkie nasze błędy, te wszystkie potknięcia. I w momencie, kiedy zaczynamy przyjmować je bezkrytycznie, przestajemy słuchać naszego fana, przestajemy zwracać uwagę na to, co wyszło, a zaczynamy za bardzo skupiać się na naszym wewnętrznym krytyku i na tym, co nam nie wyszło, to ten wewnętrzny krytyk uważa, dobrze robię, jestem ważniejszy od tego drugiego, więc będę robił jeszcze lepiej to, co robię. I zaczyna coraz więcej rozbudowywać tą swoją krytykę. I wszystko jest w porządku do momentu, do kiedy on trzyma się naszej pracy. Chociaż właściwie już nie do końca jest w porządku, bo jak już nie zwracamy uwagi na wewnętrznego fana i na to, co nam się udaje, to już przestaje być w porządku. Ale ten wewnętrzny krytyk, on uważa, że jest alfą i omegą i on się nie będzie trzymał tylko tego swojego poletka i po pewnym czasie zaczyna się rozbudowywać, puchnąć. I wtedy zaczyna dla nas robić się duży problem, bo zaczynamy kwestionować siebie, swoje umiejętności, swój talent, to co robimy, sens tego co robimy. I wewnętrzny krytyk w pewnym momencie przestaje być tą pozytywną, mimo że krytyczną siłą w naszym umyśle i zaczyna być taką bardzo destrukcyjną siłą. Bo przestajemy robić, przestajemy poprawiać te wszystkie błędy, które zrobiliśmy w pracach, a zaprzestajemy w ogóle robienia czegoś. Zaczynamy się bać, zaczynamy mu coraz bardziej wierzyć, a on z tych poprawnych korekt w stylu, no tutaj ta kompozycja nie za bardzo wyszła, bo jest mało ciekawa. Z takich komentarzy przechodzi do komentarzy, ten obraz jest do niczego. Albo, kiedy już dojdzie nasz krytyk wewnętrzny do monstrualnych rozmiarów, mówi, ty jesteś do niczego. Nie masz talentu, do niczego się nie nadajesz, po co w ogóle to robisz? To nie ma sensu, tylko i wyłącznie marnujesz czas. I muszę przyznać, że w momencie, kiedy sobie wyhodujecie takiego wewnętrznego krytyka, który się rozrósł do jakichś monstrualnych rozmiarów, to najczęściej pewnie przestaniecie tworzyć, bo stwierdzicie, że to nie ma sensu, bo się będziecie bać. Ponieważ ja zawsze miałam takie opory w myśleniu o sobie jako o malarce. Zawsze myślałam, że to są malarze, to są ci inni. I ten wewnętrzny krytyk u mnie swojego czasu całkiem nieźle hulał, przynajmniej na tym polu dotyczącym twórczości. I bardzo pomogła mi książka Clarissy Pinkoli Estes, Biegnąca z wilkami. To jest książka z zakresu psychologii, mówiąca o psychice, zwłaszcza psychice kobiecej, opierająca się, jakby rozkładająca na elementy pierwotne różnego rodzaju baśnie. Nie wiem, czy jest to książka dla każdego. Są osoby, które tę książkę uwielbiają i są osoby, które uważają, że ona jest za trudna, więc każdy musiałby sobie sam rozstrzygnąć, czy warto ją czytać, czy nie. Moim zdaniem, jeżeli lubicie czytać, lubicie się zagłębiać, lubicie dociekać pewnych rzeczy, to warto. Ja tą książkę czytam regularnie, co kilka lat, wtedy, kiedy zaczyna mi brakować właśnie takiej energii twórczej, tej siły napędowej wewnętrznej i kiedy mój wewnętrzny krytyk najwyraźniej zaczyna przeważać. I w tej książce oczywiście jest mowa o wielu innych rzeczach również, ale jest również mowa o twórczości.
I mowa jest o takim elemencie psychiki, który określany jest tutaj jako wewnętrzny prześladowca. I moim zdaniem ten wewnętrzny prześladowca to jest właśnie ten wewnętrzny krytyk rozrośnięty ponad miarę. Ten wewnętrzny krytyk, kiedy już przekroczy pewne sensowne rozmiary, przestaje być czymś dobrym w nas, a zaczyna być bardzo destrukcyjną taką wewnętrzną siłą. Siłą, która nas stopuje, siłą, która powoduje, że tracimy poczucie własnej wartości. To jest ten głos, który zaczyna mówić, że jesteś do niczego, że się nie nadajesz, że nic ci nie wychodzi, nie masz talentu i tak dalej, i tak dalej. To jest ten wewnętrzny krytyk, który doszedł już do etapu tego wewnętrznego prześladowcy. Jeżeli macie coś takiego, słyszycie w sobie tego typu głosy, a każdemu z nas się zdarza je słyszeć, czasami w chwilach słabości również, to jest to najlepszy moment do tego, żeby zabrać się za to. Dlatego, że no będzie w nas coś cały czas zabijało. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się tego wewnętrznego krytyka pozbyć zupełnie, bo byłoby to też szkodliwe. Chodzi jednak, żeby sprowadzić go z powrotem do tego sensownego rozmiaru, żeby uzyskać znowu tą równowagę pomiędzy tym wewnętrznym fanem i wewnętrznym krytykiem, tą równowagę, która powoduje, że tworzymy, mamy energię, a jednocześnie nie jesteśmy bezkrytyczni i potrafimy dosyć obiektywnie spojrzeć na swoje prace. Jak się zmierzyć z tym wewnętrznym prześladowcą, z tym krytykiem rozrośniętym, niby monstrum jakieś? No po pierwsze trzeba się zdać sprawę z tego, że on to robi, że to są jego słowa, że to nie jest prawda, bo w większości jest to po prostu kłamstwo. Nikt z nas nie jest zupełnie do niczego. Jeżeli się zajmujemy sztuką, to zwykle mamy w sobie już jakiś talent, więc należy najpierw ten głos w sobie wyśledzić, a potem znaleźć w sobie energię w jakiś sposób. Nie wiem, zwizualizować sobie, pomyśleć o czymś. Znaleźć energię na to, żeby się przeciwstawić temu głosowi i powiedzieć mu: spadaj. Albo bardziej brutalnie, zależy jak chcecie. I jeżeli zdarzają się takie chwile, kiedy no coś się nie udało rzeczywiście i on ma takie pole do popisu i wtedy mówi: o, nie udało ci się, bo tak naprawdę do niczego się nie nadajesz. Mi się w takich chwilach zdarza nucić sobie pioseneczkę Róbmy swoje. I muszę przyznać, że w taki dosyć trochę jadowity sposób, nuconą pod nosem, mi to pomaga. To jest taki mój sposób na wykopanie tych myśli z głowy i skupienie się na tym, co ma sens, a sens ma tworzenie, a nie słuchanie akurat tego głosu, który tutaj nie ma nic ciekawego do powiedzenia. I warto to robić, warto go zatrzymywać w momencie, kiedy on wykracza poza ten obszar, którego powinien dotyczyć. Jeżeli on mówi, że to jest złe, konkretna rzecz w pracy jest zła, to się nie udało i to się nie udało, to jest ok. Na tym polega jego zadanie. Dzięki temu widzimy, co jest nie tak i co należy poprawiać. Natomiast kiedy on zaczyna krytykować nas jakby bezpodstawnie, zadawać ciosy poniżej pasa dotyczące naszego talentu, umiejętności i w ogóle sensu tego wszystkiego, no to wtedy należy mu po prostu dać wpysk brutalnie i ostatecznie i usadzić go na swoim miejscu. Mówię o tym troszeczkę w taki sposób, jakby to były jakieś trochę żywe istoty wewnątrz głowy. Może w ten sposób jest łatwiej sobie to wszystko wyobrazić mi. Ja zdaję sobie sprawę, że jest to jakby część mnie i mojego myślenia, ale w ten sposób mi na przykład łatwiej sobie z tymi myślami poradzić i ustawić je w taki sposób, żeby nie przeszkadzały mi, a pomagały. Nie wiem, co wy na to. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia z tym wewnętrznym, krytycznym głosem. Nie wiem też, co myślicie o moim pomyśle na wewnętrznego fana. Wewnętrznego fana, który tak naprawdę jest głosem, który same bardzo często wyciszamy, dlatego że pewnych rzeczy nie wypada. Wewnętrzny fan mówi nam: o, wszystko jest fajne, to jest cudowne, świetnie tworzysz. I w tym momencie włącza nam się takie
wdrukowane poczucie skromności. Mówię wdrukowane, bo ja lubię swoje prace. Jestem z nich zadowolona, przynajmniej z tych, które mi się udały i nie mam problemu o tym mówić, a jest jakby takie gdzieś we mnie taka mikronutka, że no właściwie nie powinnam tak mówić, powinnam skromnie czekać, aż ktoś inny mnie pochwali. Nie wiem, czemu nie możemy się chwalić swoimi pracami, nie wiem, czemu jest taki nacisk, żeby nie mówić, że podoba mi się to, co robię, że jestem zadowolona. Kiedyś się spotkałam z takim pomysłem, że nie powinnam wieszać swoich własnych obrazów w mieszkaniu, że to jest taki dowód pewnej pychy, nieskromności. I w ogóle tego nie rozumiem, bo oczywiście ja z chęcią wieszam też obrazy innych osób u siebie, ale czemu nie mam wieszać swoich? Gdybym nie lubiła tego, co robię, to bym tego nie robiła. Jeżeli wieszam te obrazy, to te, które mi coś dają dodatkowo, dodają mi energię, dają mi poczucie satysfakcji, wiedzą, że mogę. To są właśnie te obrazy, którym kibicował bardzo ten wewnętrzny fan. To jakby wspomaga działanie tego wewnętrznego fana, otaczanie się swoimi pracami, pokazywanie, że nie mam problemu z powiedzeniem tego, że podoba mi się to, co zrobiłam. Natomiast często mamy właśnie tendencję do umniejszania tego wewnętrznego fana i do spychania go gdzieś tam na dół i mówienia, że nie, to nie wypada. Powinniśmy być skromni, nie powinniśmy mówić, że jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy, aż tak, bo to oznacza pychę i jakąś zbytnią pewność siebie. I właśnie dzięki temu, że go tam spychamy, że mamy to takie podejście, to wewnętrzny krytyk zaczyna sobie działać ponad miarę, zaczyna przekraczać granice i rozrasta się aż do wewnętrznego prześladowcy. Myślę, że każdy w swoim życiu pewnie dojdzie do takiego momentu, kiedy będzie musiał się zmierzyć w jakiś sposób z tym aspektem siebie, z tym krytycznym albo z tym takim optymistycznym i będzie musiał to sobie jakoś rozwiązać. Rozwiązać w ten sposób, żeby nie przeszkadzało mu to w tworzeniu. Czemu ludzie przestają tworzyć? Najczęściej nie dlatego, że nie mają talentu. Znam wielu ludzi, którzy mają duży talent i nie zajmują się już sztuką. Ludzie bardzo często przestają tworzyć z tych innych powodów i myślę, że wewnętrzny krytyk, który się rozrósł ponad miarę, bardzo często ma tutaj swój udział. W momencie, kiedy się stał wewnętrznym prześladowcą i po prostu zdusił w kimś pasję tworzenia i tą energię twórczą. Dobra, trochę się dzisiaj rozgadałam. Mam nadzieję, że dobrze mnie było słychać, bo ostatnio zmagam się coś z gardłem. Napiszcie, jakie są wasze zmagania z wewnętrznym krytykiem i co myślicie o wewnętrznym fanie, czy w ogóle taki głos w was się pojawia i czy to jest dobra nazwa, możemy go nazwać troszeczkę inaczej. Takie nadmierne rozrośnięcie się wewnętrznego krytyka może powodować też coś zwanego blokadą twórczą i powodować niemoc tworzenia w nas. Jeżeli chcecie zobaczyć film na ten temat, to zapraszam tutaj. A na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w następnym filmie.